To była jedna z sentencji, którą powtarzał. Były wojskowy, ale wojskowa emerytura sprawiła tylko, że odłożył mundur na wieszak. Cały czas myślał, jak przebiegły wojskowy stratek, powtarzając sobie ciągle biznes jest wojną i napędzając się filmami o generale Pattonie. Nieustępliwy, bezprecedensowy. Do dzisiaj nazywany twardym menadżerem i rekinem biznesu. Po odejściu z Commodore nie bał się odpalić torpedę w jego dawną firmą, którą stworzył. Po przerwie i zebraniu nowych sił i kupieniu Atari na sztandarze wojennym zaczął widnieć napis Commodore Killer. Tak prasa określała jego nową firmę. Jack nie lubił przegrywać. Po założeniu Tramier Technology trafił na idealny moment, by stać się posiadaczem Atari. Wtedy ówczesne Atari straciło 539 milionów dolarów. W 1983 to stawiało Warnera dosłownie pod ścianą. Warner nie miał żadnego planu na ratowanie firmy, która ciągnie ich na dno. Zresztą rynek komputerowy to nie była ich bajka. W 1984 roku Atari zostało sprzedane Tramielowi. Od razu zaczęły się nowe porządki i redukcja pracowników. Tramiel zabrał z Commodore potężną grupę ludzi, czyli najlepszych jego pracowników, odpowiedzialnych za finanse, sprzęt, projektowanie, oprogramowanie. Praktycznie ogołacając Commodore z ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie i nie tylko. Wszystko po to, by dobić Commodore i mieć dobrą kadrę zaufanych ludzi, z którymi, jak to twierdził, stworzy rodzinną atmosferę. Negocjacje z Atari zakończyły się porozumieniem, w którym Jack nie zapłacił praktycznie nic, obiecując w dłuższym czasie kwotę 250 milionów i 30% zysków z jego przyszłej technologii. Ale nim przejdziemy do rządów naszego rodaka, to muszę cofnąć się do czasu przed przejęciem Atari przez naszego rodaka. Wtedy to wojna między Atari a Commodore wcale nie zaczynała się od salw Tramiela, a początki konfliktu zaczęły się przed jego rządami. Amiga, zanim dołączył do niej Jay Miner, nazywała się HiToro. Nazwę zmienioną śladem konkurencji, po to by brzmiała bardziej przyjaźnie dla zwykłego klienta. Amiga to słowo powstałe od hiszpańskiego słowa amigo, oznaczającego przyjaciel. Miner wraz ze swoimi współpracownikami pracowali nad komputerem o nazwie roboczej Lorraine. Był to wówczas prototyp 16-bitowego komputera o nazwie roboczej Lorraine z prototypowymi chipsetami Paula, Dennis, Angus, które swoimi możliwościami przewyższały inne w tym czasie. Wszystko razem było plątaniną podzespołów i bardzo niestabilną, do tego przegrzewającą się notorycznie. Nikt nie chciał zaryzykować sfinansowania tego projektu. Nikt nie wierzył, że to wszystko zamieni się kiedyś w dużo mniejszy komputer. Kiedy pierwszy raz pokazali prototyp swojej nowej maszyny na targach CES, nikt nie zainteresował się pomocą finansową. Jedynie jedyna gazeta o nazwie Creative Computing zainteresowała się projektem, pisząc, że oferowana przez Lorraine grafika i dźwięk to coś, czego jeszcze nie było na rynku konsumenckim. Niestety bez odpowiednich środków Amiga traciła pieniądze. Jak wiadomo, doskonalenie projektu zawsze kosztuje, więc poważnie zastanawiali się nad sprzedażą technologii, jak i również licencji zawartej w niej. W 1983 roku przedstawiciel firmy Atari złożył wizytę w firmie Amiga. Atari było bardzo zainteresowane jednym układem graficznym i nie interesował ich projekt Lorraine. Dave Morse starał się jak tylko mógł negocjować najlepsze warunki, ale niestety nie mógł zrobić zbyt wiele, bo potrzebowali gotówki jak powietrza, by przeżyć. Umowa została podpisana, na mocy której Amiga dostanie 500 tysięcy dolarów na dalsze prace nad projektem. Teraz przyjrzyjmy się faktom zawartym w umowie. Za pół miliona dolarów Atari zakupiło sobie prawo do używania ich układów w konsolach i automatach. Również Atari mogło używać ich w komputerach, które produkowali, jednak nie dostali licencji na wyłączność. Umowa zakładała, że Amiga może wyprodukować na własną rękę komputery z omawianymi układami, jednakże nie mogą ich sprzedawać masowym dealerom, takim jak na przykład Sears, tylko wyspecjalizowanym firmom, które zajmowały się sprzedażą tego sprzętu. W praktyce wiemy, jakim sukcesem okazała się sprzedaż sprzętu elektronicznego Atari Searsowi, włączając to Hong Konga i Atari 2600. Atari miała zapłacić za każdy sprzedany komputer bądź konsolę z omawianym układem 2 dolary, za każdy sprzedany automat musiała ich wynagradzać kwotą 15 dolarów. Oprócz pożyczki w kwocie 500 tysięcy dolarów, Atari zobowiązało się dać milion dolarów po ukończeniu projektu w ramach finalizacji umowy licencyjnej. Jeśli w określonym czasie Amiga nie odda trzech chipów zawartych w umowie,
będzie musiała błyskawicznie zwrócić pożyczkę, plus dodatkowo 120% omawianej kwoty. Jeśli Amiga nie będzie w stanie spłacić pożyczki, Atari automatycznie przejmuje licencję na 3 układy, jednocześnie nie płacąc żadnych pieniędzy. W marcu 1984 roku jednak nie doszło do sfinalizowania umowy. Powodem były bardzo złe warunki proponowane przez Atari. Na wiosnę na targach CES wystartowali z pokazem ich nowej 16-bitowej maszyny. Tym razem jednak Jane Miner zminiaturyzował jak tylko się dało cały komputer. Wszystkie trzy układy wyglądały już na końcowy produkt. Również błędy w działaniu zostały zredukowane. W czasie prezentacji pokazali co mogli. Wielozadaniowość możliwości układu dźwiękowego jak i graficznego. I mimo dobrej prezentacji i zainteresowania, i tak opuścili CES z pustymi rękami. Jednakże kilka tygodni po targach odezwała się do nich firma Commodore, która bardzo potrzebowała czegoś, by otrząsnąć się po rozbiciu przez Tramiela. W czerwcu 1984 roku David Morse poszedł do siedziby Atari i zażądał wizyty z Johnem Farrandem, jego głównym kontaktem z Atari. John jednak wiedział, co się święci, unikał jego i jego telefonu przez 2 tygodnie. Kiedy udało mu się z nim spotkać, David Morse wręczył mu czek plus odsetki i 2 minuty po tym zdarzeniu odszedł, zostawiając go z gwarancją, która pomoże odseparować Atari od ich technologii. 6 tygodni później Commodore dobił targu z Amigą. Commodore nie kupiło tylko ich świetnych układów, kupiło także wspaniałych inżynierów, od sprzętu i oprogramowania. Nadzieja dla Commodore powróciła za cenę 27 milionów dolarów. Atari nie zamierzało jednak rezygnować. Podczas odejścia Shiraza Shivji i jego kolegi zostały zabrane razem z nimi dokumenty i taśmy, na których były zapisane efekty ich pracy. Commodore nie mogło sobie pozwolić na pozbycie się tak cennych dokumentów, które bardzo by pomogły Atari przy nowej konstrukcji komputera 16-bitowego. Commodore pozwało Atari i w rezultacie tego wszystko, co zostało wyniesione z firmy, musiało zostać zwrócone. Atari oczywiście pozywało Amigę aż do 1987 roku. Wtedy to ostatecznie obie firmy poszły na ugodę, której treści nie znamy do dziś. Tramiel został z niczym, musiał od podstaw bardzo szybko i zaledwie w kilka miesięcy opracować projekt komputera 16-bitowego, tak żeby dorównać Apple i Commodore. Ale to już inna historia i na kolejną część o nowej erze w świecie komputerów. Tramiel zaprzestaje produkcji wszystkich dotychczasowych modeli komputerów Atari, pozostawiając jedynie komputer 800 XL, który sprzedawał się w miarę dobrze. Może nie tak jak Commodore, ale był bardzo popularny w Europie, a szczególnie w krajach bloku wschodniego. Rynek europejski dla komputerów Atari to zupełnie osobny temat, którego ciąg dalszy będę omawiał w przyszłej części. Ale kiedy starsze modele wycofują się z produkcji, powstaje pytanie użytkowników. Czy nadal Atari będzie je wspierać? Tramie zapytany przez prasę, co z tymi ludźmi, którzy kupili starsze komputery Atari. Czy zaprzestanie produkcji oznacza brak wsparcia ze strony Tramiela i jego firmy? Odpowiedź była jednoznaczna. Jack zapewnił, że wszystkie dotychczasowe produkty będą wspierane jeszcze przez długi czas, co na pewno było dobrym podejściem, ale również dawało trochę więcej pieniędzy serwisom, które mogły zasilać naprawami kasę Atari. Dodatkowo zostało anulowanych wiele projektów firmy. Pewnie po to, by uspokoić finanse i skupić się na nowych projektach Jacka i jego inżynierów. I dzięki właśnie jego kadrze bardzo dobrych pracowników zabranych z Commodore i jego znajomości w branży, każdy nowy komputer musiał mieć zapewnione dobre wsparcie. Firm, które zajmowały się oprogramowaniem, tak jak to było z Commodore, to była jedna z przyczyn tak dużego sukcesu tego komputera. W zimę na targach CES Atari wystartowało z prezentacją nowych modeli komputerów. Była to m.in. seria odświeżonych komputerów XL w nowej obudowie stylizowanych na komputerach serii ST. Ówczesnej prasie podobał się nowy odświeżony wygląd komputerów, tylko narzekali, że slot cartridge'a już nie był montowany od góry komputera. I do dzisiaj wielu użytkowników narzeka na to. W środku jednak poza drobnymi zmianami nie było dużych różnic. Były to mimo wszystko ciągle konstrukcje końca lat 70. Zaprezentowano 3 nowe modele. Najtańszy Atari 65XE. Była to przebudowana 800 z układem Freddy zarządzającym pamięcią i nowszym BASICiem pozbawionym błędów. W Europie był sprzedawany jako 800XE.
Ówcześni dziennikarze w recenzjach tego modelu zwracali uwagę na to, że ten model pewnie nie trafi do sprzedaży, póki magazyny komputerów 800 XL nie opustoszeją, i rzeczywiście tak właśnie było. Jego sprzedaż zaczęła się najpóźniej. Atari 65 XEM, komputer muzyczny, który miał zaawansowany procesor dźwięku AIMI. AIMI był stworzony do przyszłych komputerów z wysokiej półki. W 1983 roku AIMI był częścią układu o nazwie Rainbow, który składał się również z chipów graficznych Gold i Silver. Niestety komputer nigdy nie doczekał się produkcji, a nowe układy Atari według obserwatorów mogły przyćmić układy Amigi. Atari 130XE, wyposażony w większą pamięć RAM, 128 KB. Jednakże procesor mógł zaadresować tylko 64 KB RAMu. Recenzenci mówili o najdroższej wersji 8-bitowców przychylnie, porównując wygląd klawiatury do produktu IBM. Jednocześnie podobał im się skok klawiszy i ich wykonanie, również umieszczone wyżej klawisze funkcyjne. Według ówczesnej prasy, która była na targach zimowych CES, komputery Atari miały być sprzedawane w następujących cenach. 65XE, najtańsza wersja, $120. 65XEM, muzyczny komputer, miał kosztować $200. 130XE miał kosztować poniżej $200. Komputery w Stanach sprzedawały się dobrze. Mimo iż nowsza generacja komputerów ujrzała światło dzienne, to 8-bitowce nadal były na tyle popularne, by Atari na nich zarobiło. Najchętniej przysiadali się na nie Europejczycy, głównie Niemcy i nasi rodacy, jak i inne kraje bloku wschodniego.